Witam z tej strony Nightshade, a to jest Pan Questra, Fingers, rozdział 10, tożsamość. Na pustyni nie możesz zapamiętać tego mienia, bo nie ma tu nikogo, kto nie udałby ci cierpienia. Dzień 9, czas około 2, miejsce przedmieścia Sun City, wielka 52. Kurwa, moja głowa, nie mogę spać, Henryka potarła swoją głowę. Papi miała dobrego cela, zbyt dużo siły, gdy miała coś rzucić i teraz młody gryf musiał płacić za zdolność papi. To był ciężki dzień roboty, rozbierania budynków z zewnątrz i przenoszenia materiałów do dzielnicy mieszkaniowej. Gdyby młody gryf miał tej rany na głowie, mógłby spokojnie zasnąć jak wszyscy inni. Następnym razem, jak zobaczę tego żółtego diabła, tak zleje dupsko, że jej zad będzie używany jako sygnał do lądowania w blisko noc. Swoją drogą, co ona tutaj robi? W Sun City? Całe to miejsce było przecież pułapką z tym hipnotycznym zliczeniem, które sprawiało, że oczy Henry rozszerzyły się w nagłym zrozumieniu, mamrocząc do siebie. Czekaj, no kurwa, nie ma wzliczenia, kurwa, nie ma wzliczenia. Mogę myśleć, musiał się stąd wydostać. Ułożył, stał i rozprostował skrzydła, gotowy do wzniesienia się, ale nagle zastygł w miejscu, jak tylko zauważył inne gryfy. Było ich 5, w pokoju dwójka z nich to szpony, które próbowała zgubić, lecąc w tym kurwa kierunku, podczas gdy inne miały twarze szponów, ale nie nosiły zbroi, ani nie wyglądały na zbrojone. W końcu ziemia. Okrutny uśmiech pojawił się na ziemi Henry, gdy ta wyjęła swój nóż i podeszła do pierwszego z piątego gryfa. Ta była nieuzbrojona, głęboko śniąc z powodu ciężkiej pracy. Młody położył po szczeku powoli bezszelestnie, jak wąż, to śliską piersią dotyka się zioła, zbliżając się do swojej ofiary z tyłu, gotowy chwycić jej dziób i przeciąć gardło. Bardzo powoli pochylała się nad swoją ofiarą i żony zemsty gryf dostrzegł jaja. Kurwa, proszę, nie! Płomień w oczach Henry zgasł, spoglądając na dwa jajka, które gryfia mama tuliła do siebie. Gniew stał się uporem i determinacja gryfa znikła. Zabijanie matki w jej śnie nie zaspokoiłoby jej głodu zemsty, ale pozostała czwórka. Pozostała czwórka co? Dwójka to ofiary miejsca, jeden z nich może być ojcem, a w dodatku byli całkowicie nieuzbrojeni i zapewne nie mieli nic przeciwko niej, a dwójka, która ją goniła, do skutki spała tak twardo, że mogłaby być kilometr stąd, gdy ci się obudzą. Jaki był sens zabijania ich? Nie fair, nie zadaje ci osób w plecy. Henryka odwróciła się ogonem i zmierzała w stronę drzwi, ale zauważyła różową kropkę. W kącie Willy Pale, Stinky Mile, czy jakoś tak, lalka papi, cholera, prawie zapomniała lalki, o kurwa, papi, głupi ptaś muszek, prawie zapomniała klaczki. Dzień 9, czas około 2:30, miejsce przedmieścia Sun City, wielka 52. Siedząc w czerwonym cieniu pokoju kontrolnego, papi wciąż była skonfundowana, nie miała pojęcia, kim mógł być ten głos klaczy, który ją odwiedził, zanim pan głos wrócił, ale nie była pewna, czy ten nowy był ładnym kucykiem. Nawet myśl o tej strasznej klaczy mówiącej w jej głowie wystarczała, by posłać jej dreszcze na plecy i mieć nadzieję, że nie powróci więcej. Na szczęście, papi była znowu w dobrym towarzystwie i to oznaczało, że jakiekolwiek problemy, które spowodowałyby były głosem klaczy, byłyby zbyt daleko, by papi mogłaby się nimi przejmować. Wpierw znaleźli imię, a ponieważ pani głos była zajęta, ach, ona to ona, więc pani jest okej i jest, straszna? Groźny głos? Brzmi źle? Papi zmarszczyła brwi. To będzie twardy orzech do zgryzienia. Głos z głowy? Mech, koszmarny głos? Za długie, wiem, straszny głos, bo jest straszna, jeju. Wyświetlacz na chronie zadzwonił, informując papi, że misja kształtowania koszmaru została zakończona pomyślnie. Tak, papi była dobra i nic nie mogło jej powstrzymać, nawet wymyślanie nazw
na rzeczy. Okej, może coś długiego do przeczytania mogłoby być trudnym przeciwnikiem, albo gdyby musiała liczyć coś więcej niż jej kopyta, albo otworzyć słoik z rurkami, to było niemożliwe, ale reszta była prosta. Ta, naprzód papił. Jako, że zagrzewanie do walki zostało wykonane, czas było przedsięwzięć drugą część planu, znaleźć Henry i wydostać się stąd szybciej niż podczas jesiennego biegu liści. Okidoki, panie głosie, gdzie jest Henry? Henrietta Fairbright ustawiona jako główny cel. Strzałka w kompasie zintegrowała nad hełmem papi, zniknęła, po czym pojawiła się po lewej stronie hełmu, pokazując dystans w metrach, który szybko spadał, aż dosięgnął jednocyfrowych liczb. Jeju, pora na przy... Bum, kr, bum. Jedno z okienek smudowało, a z niego wraz z szepką skrzydeł wpadł gryf, trzymając parę pistoletów 45. Trzymaj się, popu, papi, tu jestem. Gryf przeturlał się przez podłogę, identyfikując potencjalnych wrogów, wystrzelił dwa razy światła smakowicie, które zadłużyły pokój w ciemności, skoczył na biurko, które potem wywrócił i użył jako prowizorskie tarczy. Wszystko w parę sekund. Uśmiech ruch na twarzy papi, gdy ta oglądała pokaz. Wow, to było takie super. Henry była totalnie najlepszym krytykiem. Była jak ten gryf z tego filmu Leon Zawodowiec. Mała klaczka stanęła na podłodze, zagrzewając swoją przyjaciółkę do dalszych spisów. Uhu, dalej Henry, rządzisz, tak dalej. Parę pocisków przeleciało obok tołu papi, zanim mała rewolwerowczyni rozpoznała przyjaciółkę. Na ziemię, papi, zajmę się nimi, zostawcie klaczkę w mózgożercy. Co? Klaczka przechyliła głowę z zaciekawieniem. Zauważając, że nikt nie kontrastował, że nie było ruchu w pokoju, dziwna myśl przeszła Henrietce. Czy to możliwe, że klaczka nie była w niebezpieczeństwie? Henrietta uśmiechnęła się, zasłużona, i przestała udawać siły specjalne. Rozejrzała się dookoła, odkładając broń, starła piórami pod strzoła i przyjęła bohaterską postawę. Hej, papi, wciąż w jednym kawałku? Klaczka sprawdziła tej nogi i ogon, po czym uśmiechnęła się i kiwnęła głową. Tak, niczego nie zapomniałam. Wszystko w porządku, Snoopy Tail? Czuję lalką? Jasne. Chcesz ją z powrotem? Henrietta chwyciła różową lalkę i nią pomachała. Papi pokręciła głową. Nie, jest jej dobrze z tobą. Poprosiłam ją, by opiekowała się tobą i ona mnie ostrzegła, że jesteś w niebezpieczeństwie. Więc tu przyszłam i na początku byłaś cała zrzędliwa i krzyczałaś na mnie i potem odleciałaś i nie chciałaś ze mną mówić, więc poczekałem do nocy, bo miałam super duper mega plan, ale musiałam powiedzieć burmistrzowi, że jego miasto jest do bani, ale potem burmistrz nie był burmistrzem, ale głupim głosem, który mówił mi złe rzeczy, ale ja byłam mądrzejsza i ten powiedział, że jest mu przykro i teraz go nie ma, więc jestem mądrzejsza od niebieskiego głosa. Henrietta uniosła łapę. Czekaj. Widzę, że coś mówisz, ale słyszę tylko bla bla bla. Wszystko to nie ma sensu, a my się spieszymy. Wszyscy teraz śpią, ale wkrótce się obudzą i zrozumią, że nie ma wzliczenia. To miejsce jest pełne pegazów, templaty, szponów i kusyków, przynajmniej dwóch różnych plemion i wszyscy oni siedzą na usortyfikowanym źródle czystej wody i świeżego jedzenia. Papi przechyliła głowę w konfuzji. Okidoki? Gryf przykrył twarz łapą. Dobra, prosta wersja. Za parę godzin oaza spokoju zmieni się w strefę wojny. Musimy stąd iść, zanim to się stanie. Kapiszy? Strefa wojny? To jak kucyki są złe dla siebie? Zapytała papi z dozą powątpiwania. Tak, dokładnie. Każda grupa chce mieć to miejsce dla siebie. Teraz zostaw wszystko ciężkie, bo musimy lecieć bardzo szybko. Papi zmarszczyła brwi. Ale czemu muszę się kłócić? Kucyki są ładne i miłe, nie powinny być złe. Mała klaczka wyjaśniła swoją teorię zachowanie kucyków, jakby to było coś prostego. Henrietta otworzyła dziób, by odpowiedzieć, że cały świat stał się pustkowiami z powodu ładnych kucyków, ale próba wyjaśnienia takiego konceptu papi była cięższa niż uczenie kowadła pływać i, co ważniejsze, nie mieli nad czasu.
Tak, dokładnie, ale musimy uciekać, bo chcesz znaleźć swoją mamę, nie? Papi skinęła żywo głową. Tak, muszę iść do jakiegoś miejsca lotu z Pegasusu, które nazywa się Niebieskie coś tam. Ale pani Happy powiedziała mi, że teraz to się nazywa coś tam Manner. Ach, nie pamiętam nazwy, ale mam strzałkę na kompasie, więc nie mogę nie trafić. Henryka westchnęła. Niech zgadnę, to na południe? Gryz wskazał szponem kierunek. Papi spojrzała na zaskoczenie na swoją przyjaciółkę. Wow, skąd widziałaś? Jesteś czarodziejem? Tak, jasne. Jestem najlepszym magikiem we wszechświecie. Wielka i potęga Henry, ale teraz proszę, porzuć wszystko, czego nie potrzebujesz, albo nie polecisz. Gryz ucieszył się na moment, dostrzegając coś nowego w swojej przyjaciółce. Hej, od kiedy masz niebieskie pasemko w swojej grzywie? Cienka linia niebieskiego koloru przechodziła przez blond grzywy papi, zaczynając z czoła tuż nad jej prawym okiem, a kończąc na 3/4 z dużej karku. Była zrobiona z kilku odcieni niebieskiego, w podobny sposób jak ta klat w Ministerstwie Magii, Twilight Party czy jakoś tak. Dzień 9. Czas około 3:00 po południu. Miejsce przedmieścia Sunskipi, wielka 52. Papi zaryzykowała, otwierając jedno oko i spoglądając w dół. Świat przelatywał jej przed oczami. Wielkie wyrokce śmigały tuż pod nim, ciemne ulice ciągnęły się na dystans, tuż pod jej nosem. O wiele za daleko pod jej nosem, by być z nim tym okej. Okay. Już jesteśmy? Klaczka chwyciła swoją sił szyję Henrycy, dusząc ją. Ach, poluzuj kopyta, albo się rozbijemy. Pierw wyglądało normalnie, by Grywl odleciał z papi. Klaczka była bardzo mała i jak opuściła 50 kg, była lżejsza od plecaka wojskowego. Problem zaczynał się, gdy papi dowiedziała się, że boi się latać. Po prostu zamknij oczy i udawaj, że jeździsz na barana, czy coś zaśpiewaj. Papi zaciskała swoje oczy mocniej niż drzwi stajni, ale nie pomagało to wcale. A wcale, wyjdąc te wszystkie domy w wysokości i te dachy, mknące i uciekające, krążące w kolorach, to wszystko tak ją przestraszyło. To nie było jak patrzenie w dół z wieży. Wieże nie chodziły i miały podłogi. Lubiła podłogi, były takie płaskie i podłużne. Proszę, 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 będę grzeczna. Odłóż mnie, proszę. Och, no weź, boisz się? Uwierz przyjaciół. Wraz z powiewem skrzydła Henryka zwiększyła wysokość, lecąc między dwoma drapaczami chmur i przelatując wzdłuż przedmieści, wysoko nad dzielnicą mieszkaniową Sąsiki. Świeże, nocne powietrze smakowało jak kurz i trochę jak morze. To była dobra noc, by latać. Wyluzuj i ciesz się wycieczką. Zaśpiewaj coś. Śpiewanie? Tak, to zaskoczyła go u papi. Musiała tylko coś zaśpiewać i wszystko będzie lepiej. Klaczka odstrząknęła i próbowała zaśpiewać piosenkę, co jej przyszło na myśl. Humpty Dumpty na murze siadł. Humpty Dumpty jest wysoka. O proszę, 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 odłóż mnie! Klaczka tańczyła kunskowy tan na plecach Henry, ale ciało gryfa było ciałem drapieżnika. Łatwo jej latać z dorosłym fizykiem, próbującym się wydostać ze szponów i wciąż zwiększać wysokość. Przestań, nie pozwolę ci spaść, au! Nie szarpaj mnie, masz pojęcie, jak długo potrzeba, by pióro pójść odrosł? Mając dosyć panikującego fizyka, młody latacz zrzucił papi słań z pleców i chwycił klaczkę przed nimi szponami. Dobra, przynajmniej teraz nie grozi ci upadek. Trzymaj się, będziemy lądować, jak tylko wylecimy z ruin. I nie masz kombinezonu, to parę kilometrów stąd, musimy trochę zwiększyć dystans od miasta, zanim to eksplozuje. Położył, przyspieszył, prąd do przodu tak mocno, by podróż była możliwie jak najkrótsza, ale nie się skamlącej szyszy mordy przez nocne miasto musiało zbudzić świąte kocki. Henryka mogła tylko modlić się do swojej szczęśliwej gwiazdy, by nikt nie podniósł głowy na źródło hałasu, albo by nie obchodziło go to. Dzień 9. Czas około 3:30. Miejsce Diabelska Pustynia, wielka 52. Nie bawam się, wiesz? Byłam tylko
znaczy się te wszystkie identyczne dachy i wiatr, mogłaś się pogubić, a tak to jest o wiele lepiej, widząc nazwy ulic, gdy się nie wie, gdzie się idzie. Teraz, gdy stała czterema kopytami na ziemi, papi próbowała desperacko przywrócić swój wizerunek macho, ale wszelkie próby były niestety niszczone przez sędzicę, dosłownie tarzającą się po ulicy ze śmiechu. Bezcenne, jesteś bezcenna, papi, gryk próbował wierowdy, wytarł oczy z łez i ponownie popadł w niekontrolowany śmiech. Jak ty wolałaś? Ha, 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 jeszcze raz, zawołał jeszcze raz, proszę. Klaczka w żółtym zadąsała się i usiadła i westchnęła. Hej, to nie ja zgubiłam się w tym mieście. Widziałam kurczaki mądrzejsze od... Papi spojrzała na dziurę w swoim kombinezonie, dokładnie tam, gdzie powinno być jej serce. Hej, już dosyć mi tak robiły złoboty. Henryka wstała i machnęła tą bronią. Nie mogła przestać się uśmiechać, mimo że podstrzeliła papi. Oj tam, nie narzekaj, została rozerwana przez mantykorę i wciąż tu stoisz. Jak mógłby ci zaszkodzić naboj lub dwa? Kolejne parę pocisków przeszło papi, jeden w nogę i drugi ponownie w pierś. Przestań, ten głupi kombinezon zaczyna bełkotać za każdym razem, jak to się dzieje. Cienka sliwa róż wydostawała się z dziur zrobionych przez broń grypa. Okej, ale przestań nazywać mnie kurczakiem. Henryka ziewnęła i odłożyła pistolety. Tak dla twojej informacji, normalne kurczaki umierają, gdy się postrzeli, nawet w kule, więc nie próbuj tego na innych kurczakach, okej? Papi skinęła głową, nieco skonfundowana, po czym przechyliła główkę. Ale ja jestem normalnym kurczakiem. Jestem kucykiem. Hej, hej, niczego nie mówiłam o tobie. Wow, ktoś tu dzisiaj jest nieco zły. Chcesz, bym ci zaśpiewał kłysankę? Zapytała w prześmiewczym tonie. Klaczka kiwała żywo głową. Jasne, kocham kołysanki. Możemy zaśpiewać? Spać czas, śnić czas? Gryf pokrył twarz łapą. Jaki zły sens prowokować tę klaczkę, jeśli nie mogła nawet się zorientować, że jest prowokowana? Papi, ty jesteś... Spać czas, śnić czas. Pod ciepłą kołdrą, a to świt. Spać czas, śnić czas. Pora zasnąć mi. Henry westchnęła i zaczęła maszerować na południe. Czemu, tato, czemu muszę zawdzięczać życie moje temu idiotycznemu stworzeniu dwukrotnie? Dziewczyna uśmiechnęła się i odwróciła głowę do małego kupieka. Hej! Skakuj na ten skuter, polecę nad tobą, mamy dużo do przejechania, jeśli chcesz dotrzeć do Rat Manor jutro. Dzień 9. Czas około 22.30. Miejsce Diabelska Pustynia, Wielka 52. Małe ognisko rzucało cienie papi i Henryka na piaskowe wózmy. Dwójka podróżnych siedziała naprzeciwko źródła światła i ciepła. Henry jadła coś z puszki. Ale z min, które robiła, wynikało, że to nie do końca było jedzenie dla gryfów. Chmury nad pustynią pomagały zachować ciepło pustyni, nawet w nocy, ale położył wciąż nosił na sobie pled. Więc, papi, ten niebieski głos powiedział ci, że jesteś robotem? Wyraz twarzy Henry był tak ciężki do czytania, jakby próbowała utrzymać pokrętną twarz, aż klaczka zakończy swoją historię. Tak. I wyglądał na super duper pewnego. Prawie na to się nabrałam, ale potem zjawił się straszny głos, która powiedziała mi, że to niemożliwe, bo nie rozumiałam tej części, ale zapewne było okej, skoro to mówiła. Papi skinęła głową mądrze, jakby powiedziała już wszystko, co było potrzebne. Gryf wzruszył ramionami. Więc komputer mówi ci, że jesteś jakąś szaloną maszyną, ale halucynacje mówią inaczej. Myślę, że ogłuszył się granat magnetyczny na wskutek reakcji z twoim kombinezonem i przez to miałeś sen. Henryka ziewnęła, zanim kontynuowała. Ale nie sądzę, że jesteś robotem, papi. Roboty eksplodują, gdy się je postrzeli, a w dodatku roboty są inteligentne. Klaczka zmarszczyła brwi. Więc czym jestem? Ułożył, wygiął swoje tylne nogi i usiadł na improwizowanej kanapie. Ty jesteś złą wiadomością. To wszystko, co muszę wiedzieć,
ale lubię cię. Możesz ze mną być i próbować być tak cool jak Soja, wielka siostra Henry. Poppy podbiegła do swojej towarzyszki i spotkała się ze wzrokiem Henrietty. Oczy klaczki były dwoma wielkimi różowymi reflektorami, świecącymi w ciemności nocy. Ta, ale jestem kucykiem? Znaczy się, to nieważne, że nie wiem, czy nie chcę, czy nie muszę robić kupnika, jestem kucykiem? Wygląda na zmartwioną. Ta sprawa z robotem nieźle przestraszyła. Kurwa, dlaczego ja? Henry była kompletnie wyczerpana i nie potrzebowała klaczki z kryzysem egzystencjalnym w tym momencie. Wszystko, czego teraz potrzebowała, to sen. Gryf poklepał hełm klaczki, ziewając. Możesz być czym chcesz, papi. Jesteś dobrym kucykiem, a dobre kucyki są rzadkością dzisiaj w Equestrii. Jak długo myślisz, że powinnaś być kucykiem? Będziesz kucykiem. Teraz idź spać, proszę. Mała klaczka uśmiechnęła się i spróbowała szturchnąć Henry swoim nosem. Ej, dzięki Henry, jesteś moją najlepszą kurczakową przyjaciółką. Kucając obok Laura, mały kucyk westnął i czekał i nie była wcale śpiąca. Hej, co to znaczy, że nie jestem robotem, bo one są inteligentne? Papi szturchnęła Henry w zad, ale gryf tylko zachwątał i odwrócił się na bok. Bezcenne. Mała klaczka marudziła i szturchała swoją przyjaciółkę, by ta w końcu przemówiła, ale gryf zaczął głośno stapać, zostawiając sfrustrowaną papi samą, narzekającą naprzeciwko gasnącego ognia. Dzień 10. Czas około 1 rano. Miejsce: Diabelska Pustynia, 252. Wciąż było ciemno, ale papi nie mogła zasnąć. Klaczka nie była wcale zmęczona, ale Henry nie chciała, by jej przeszkadzać, a więc klaczka zrobiła najbardziej logiczną rzecz, na jaką mogła wpaść. Zwiedzenie pustyni nocą. Mądra papi jest mądra. Miejsce to zawiodło oczekiwania papi. Po tych wszystkich filmach o kotwojach i bizonach była całkiem pewna, że pustynia powinna być pełna czaszek, szał, namiotu i w ogóle nie miałoby się gdzie pozostawić kopyta. Po paru dniach spędzonych na prawdziwej pustyni, klaczka nie miała najmniejszych złudzeń, że bizony odeszły na jakieś wakacje, ale miała nadzieję, że znalazłaby chociaż węża w miejscu zwanym Diabelską Pustynią. Wszystko, co dotychczas widziała, to parę włosów do połowy pogrzebanych w kwiatku i dużego parsprejta z wielkimi kłami, który budował sobie na kształt gniazda. Ale gdy podeszła do niego, parasprejt odleciał, unikając jej. Ostrzeżenie, wyczyta przeciwnika, analizowanie, zmutowany parasprejt. Parador, poziom zagrożenia śmiertelny. O, czemu wszystkie ładne, puszyste zwierzaczki tutaj są takie niśmiałe? Chcę się zaprzyjaźnić, powiedział 200-letni potwór do zmutowanego, morderczego potomstwa matki natury i ojca wkazy. Hej, papi, dawno się nie widzieliśmy, dużo podróżuje, to nie? Powiedział metaliczny głos, który przeszkodził pani przygodowej w swojej deklaracji. Klaczka szeroko się uśmiechnęła i odwróciła do swojego przyjaciela. Panie tajniku, gdzie pan był? Stróż, krążuje. Rzeczy, stróż. Papi skinęła głową, wciąż się uśmiechając. Okidoki, pani pytajniku, czy ja też mogę stróżować rzeczy? Ze ślików Strajdbota doszedł cichy, metaliczny chichot. Papi, papi, nigdy się nie zmienia. Jak się masz? Słyszałem, że miałeś przygodę w Tunnel Town i teraz znajduje cię na południu Sun City. Tak, poznałam wiele fajnych, ładnych kucyków. Jest ze mną kurtka, nazywa się Henry. Byli także Astro i Sweet Flower, Happy, Yami i wielu innych przyjaciół. Wow, masz szczęście do znajdowania przyjaciół, czyż nie? A, powiedz, byłaś w Sun City? Głos starał się utrzymać neutralny ton, ale brzmiał na bardzo ciekawy. Papi zmarszczyła brwi. Tak, było tam jak super duper w dużym pudełku z serpentynami i fajnymi opakowaniami, ale z owcem w środku. Wszyscy byli durami. Nie chcieli rozmawiać ze mną albo grać, a ich burmistrz był głupim głosem, który mówił mi złe rzeczy. Jakie złe rzeczy? Chciałabyś o tym porozmawiać? Pan stróża brzmiał no zmartwiony. Papi spojrzała przed siebie. Mówił mi, że nie byłam kucykiem,
ale robotem. Potem użyłam wielkiego czajnika, który kładzie roboty do snu i ja też dostałam. Wszyscy mówią mi, że nie jestem robotem, ale czemu? Tut, tut, kapi, nie masz swojej małej główki. Jeśli to coś pomoże, jestem kompletnie pewien, że nie jesteś robotem. Ten głos zapewne odczytywał jakieś dane, skanując ciebie, ale to była maszyna. Nie mogła zobaczyć samą ciebie. Jesteś ładnym kucykiem, okej? Okay? Teraz uśmiechnij się do mnie i pokaż mi, że wszystko w porządku. Papi kiwnęła głową i uśmiechnęła się. Cóż, kucyki zombie w fajnym mieście. Znalazłaś jakiś szum czy inny dźwięk w tym miejscu? Nie, ale Henry powiedziała mi, że zniknął i że wszystkie ładne kucyki niedługo się obudzą i nie będą tak piękne. O, więc ingerencja przepadła. W końcu mogę zajrzeć do środka. Cóż, niech to zgadnę. Ty ją zniszczyłaś? Papi zmarszczyła brwi. Nie, weszłam tam, bo podobno Henry tam była w niebezpieczeństwie. Ale nie była, po prostu zachowywała się jak głupi kurczak, latając dookoła i nie zwracając na mnie uwagi, jak wszyscy w mieście. Więc poszłam do tego głosa burmistrza i mieliśmy tą kłótnię. Chciał być mądrzejszy ode mnie, więc wzięłam niebieski czajnik i... A, wybacz, ale czym jest niebieski czajnik? Laczka westchnęła, pokrywając pełen kopytkiem. Czemu muszę to wszystkim tłumaczyć? To czajnik okrągły i dłuższą z niebieską główką. Znalazłam go w żardze białym wozie, w tym miejscu na bagnach. Okej, okay, więc zdecydowałeś pocisk elektromagnetyczny tuż przed superkomputerem. Tak, zatrzymałeś ingerencję. A o co chodzi z tym nowym wyglądem? Papu przechyliła głowę, próbując spojrzeć na swoją grzywę. Masz na myśli pasenko? Nie wiem. Samo pojawiło się, gdy obudziłam się po rozmowie ze stra... Hej, papi, co tam jest? Trzymaj się, nadchodzę. Głos Henryty przeszkodził moją kuczkowi. Wybacz, mała, ale muszę iść. Możesz mi opowiedzieć tej historii innym razem. Bez nawet oczekiwania na odpowiedź, Sprite-bot wydał głos trzaskanie i zaczął grać jakąś patriotyczną muzykę. Gryf lądował na szczycie widmy, sprawdzając okolice z bronią w jej pazurach. Gdy tylko zdecydowała, że jednak nie ma żadnego zagrożenia, rewolwerowczyni odłożyła broń i krzyknęła na papi. Zły kucyk, przestań bawić się ze Sprite-botami i wracaj do obozu. Papi machała kopytkiem w stronę odlatującego robota, po czym podbiegła do swojej skrzydlotej przyjaciółki. Nie bawiłam się, opowiadałam mu moje interesujące przygody. Ta, jasne, ale teraz wracamy do snu. Musimy się dobrze poobozić przed jutrzejszym dniem. Nie do końca rozbudzony gryf poczochrał papi hełm, po czym obie wróciły do obozu. Pół godziny później wystraszony Palador mógł w końcu wrócić do budowania gniazda w pokoju. Dzień dobry, klasze Jogiery. Tu samotny kłód, a wysłuchacie Radio 52. Znajdziecie radio lepsze od nas i osobiście dam wam nagrodę. Kto? DJ Bond 3? Proszę was. Słyszałem, że on to ona. Serio. A w czyste noce przemienia się w trójgłowego psa. Nie żartuję. Idźcie do Symbony w czystą noc i zobaczycie sami, ale SK nie było jeszcze bezchmurnej nocy albo dnia, odkąd uderzyły mega czary. Nie mój problem, moje małe kucyki. Po prostu słuchajcie Radia 52 i przestańcie gadać o transwestyckich DJ-ach w radiu. Dobra, wróćmy do pracy. Pora na wiadomości. Z wczorajszego poranka Sun City obudziło się po 19-letnim śnie. Nie mamy żadnych szczegółów, ale wygląda na to, że w nocy ktoś włamał się do centralnej wieży, niszcząc cokolwiek kontrolował umysły wszystkich w mieście. Tak, moje małe kucki, słyszeliście dobrze. Nikt nie wyszedł z Sun City, bo całe to miasto było pod wpływem wielkiego urządzenia do kontroli umysłu. To szaleństwo. I zgadnijcie, co zrobili mieszkańcy zaraz po tym, jak zrozumieli, że padła kontrola na umysłu? Zgadliście, zacznij strzelać i przejąć kontrolę nad miastem. Jeśli będziecie na diabelskiej pustyni, idźcie zieloną drogą albo drogą przepaści, ale nie zbliżajcie się do Sun City, aż rzeczy się nie ustabilizują. Powtarzam, trzymajcie się z dala od Sun City i omijajcie czerwoną drogę, jeśli to możliwe. Teraz, dla tych,
którzy lubią plotki. Zgadnijcie, kto jest odpowiedzialny za zmianę administracji w mieście? Poważnie? Muszę mówić nie? Tak, moje chłopaki, nasza mała, placza bohaterka uratowała was z niekończącego się snu. Byście mogli w końcu dobrowolnie marnować życie, zabijając się nawzajem. Nie czujecie wstydu? Ja nie chcę o tym rozmawiać. Zamiast tego dam wam trochę muzyki, a ja sam zaczerpnę odpowiedzi z tej butelki. To, co tu mamy, to błąd komunikacji. Do niektórych kucyków po prostu nie dotrze się. Głos DJ został wymieniony za muzykę. Spójrzcie na źrebaki walczące. Spójrzcie na klaczki płaczące. Spójrzcie na źrebaki wasze ginące w sposób, jaki zawsze to robili. Dzień 10. Czas około 10.30. Miejsce Ras Manor, Wielka 52. Ras Manor wydawało się dokładnie tym, na co składał okładkę tej książki. Ktoś zbudował dużą, wzmocnioną barykadę z dwóch wielkich powietrznych powozów, a raczej ich pozostałości, formując pierścień długi na 100 metrów w średnicy, otaczając coś, co było potomstwem schronu i wieży kontroli lotu. Struktura on była wzmocniona o stalowe płyty, ale teraz metal zardzewiał i wieża kontrolna wyglądała jak pomnik idei zaniedbania. Mimo wszystko to małe miasteczko było żywym punktem kupieckim z paroma karawanami stacjonującymi na zewnątrz bram, wieloma strażnikami przeszukującymi tereny ze szczytów wieżyczek wybudowanych na murach. Henrytta zanurkowała, by zatrzymać papi parę kilometrów przed miastem, gdzie niskie wyżyny zmieniały się w płaskie stepy, podziurawione kraterami podczas wojny. Lotnisko mocno oberwało od broni konwencjonalnych, w wyniku czego prawie wszystkie budynki zapadły się. Otwarta przestrzeń dawała snajperowi duży zasięg działania, co działało na korzyść miasta. Czekaj na mnie, piorunie. Gryf wylądował przed klaczką, zmuszając ją do ostrego zahamowania w chmurze kurzu. Hej, uważaj, gdzie lądujesz. Jechałam tu przed tobą. Jasne, musisz teraz słuchać uważnie. Akwario głowa, muszę cię teraz opuścić, ale to miejsce jest bezpieczne, więc nie wpakujesz się w tarapaty. Oczy papi rozszerzyły się i napłynęły łzami. Klaczka już zaczynała sznochać. A ale czemu? Nie chcę, byś odchodziła. Ta, wiem, jestem spokojny i beze mnie nie masz pojęcia, co robić, ale ci goście, co byli za mną, szczęśliwi mieli cały dzień drogi ze sobą, więc możliwe, że niektórzy czekają na mnie tutaj. Nie chcę, byś wchodziła w moje sprawy. Ach, jeśli złe kurczaki są za tobą, możemy wyjaśnić, czy jesteś dobrą dziewczyną i będziesz grzeczna i powiesz, że ci przykro, że cokolwiek zrobiłaś, to może cię puszczą, no nie? Henryka wysunęła, klepiąc całą klaczki. Ta historia jest nieco bardziej skomplikowana, ujmując takie rzeczy, jak strzelanie do kilku z nich, chcących mojej głowy, więc nie sądzę, że możemy powiedzieć, że nam przykro. Przede wszystkim dlatego, że mi nie jest przykro, zabili mojego ojca. Och, papi zniżał wzrok, próbując wymyślić coś innego. Ale nie możesz po prostu znęcać się nad nimi, bo oni znęcali się nad sobą. To znaczy, to nie są złoboty, to są ładne kotki. Nie możesz znęcać się nad kotkami. Henryka zakichotała. Ta, ładne kotki, dlatego nie wchodzę do miasta. Jeśli będę ich omijała, nie będę musiała skopać im tych przykrych tyłków i nie będę w stanie znęcać się nade mną. Gryf wzruszył ramionami. I tu kończy się temat. Uważaj na siebie, papi. Jestem pewna, że się jeszcze spotkamy. Bez nawet czekania na odpowiedź, Henryka wyskoczyła w powietrze i po paru machnięciach skrzydłami już była ponad zasięgiem kamienia papi. Klaczka galopowała za swoją przyjaciółką paręset metrów, wołając desperacko za nią, zanim zatrzymała się i westchnęła. Ech, to nie fair. Nawet nie przytuliła mnie na pożegnanie. Klaczka podniosła głowę do nieba, wołając: Silky Tail, zaopiekuj się nią. Teraz tylko pytaj. Dzień 10. Czas aproksymacyjnie 11. Miejsce Ras Manor, Wielka 52. Snajperka miała na oku żółtą kropkę już dłuższą chwilę,
lecz klacz jednorożca nie była pewna co do tego, jak się zachować i na co tak właściwie patrzy. Strażniczka położyła kopyta na interkomie. Tula stan, mam kontakt na 11186 południe. Wygląda na kucyka w żółtym kombinezonie. Wygląda na tego ducha z radia. Pasuje do opisu. Czy duchy są u nas mile widziane? Głośnik odpowiedział, burząc szumu elektrycznych świstów. Trzymaj oko na celu i obserwuj. Wezmij ponownie, jeśli dostrzeżesz jakiekolwiek nieprzyjazne zachowanie. W przeciwnym wypadku niech zbliży się do bram. Zrozumiano. Klacz wróciła na pozycję. W międzyczasie papi doszła do pierwszych karawan, przyciągając uwagę niemal każdego najemnika w okolicy. Mnóstwo kucyków szeptało do siebie, a niektórzy sięgali do broni. Mała klaczka nawet nie zauważyła ich reakcji. Jej matka była gdzieś w tym dużym mieście i to musiała wiedzieć. Cześć, jestem papi Smiles. Widzieliście moją mamę? Pan Głos powiedział mi, że tu jest. Wszystkie kucyki w okolicy patrzyły na klaczkę, po czym jeden z nich westnął. O, to tylko duch samotnego. Strażnicy odłożyli broń, a para kupców, którzy przerwali rozmowę z powodu obecności papi, ponownie wróciła do swoich spraw, ale nikt nie odpowiedział na jej pytanie. To chyba znaczy nie? Klaczka była skonfundowana. Nikt tam zmienił się z centrum zainteresowania do kompletnie ignorowanej. To nie mogło być w porządku. Gdy chcesz coś zrobić, musisz to zrobić sama. Okidoki, panie głosie, gdzie teraz? Analizowanie. Ładowanie map lokalnych. Lotnisko Blue Feather. Błąd. Ładowanie danych zapasowych. Analizowanie punktu. Punkty zlokalizowane. 1. Wieża kontrolna. Wieża kontrolna ustawiona jako cel główny. Strzałka ruszyła się na kompasie. O, w środku? Dobra. Klaczka pobiegła radośnie w stronę bramy, ale została zatrzymana niemal natychmiast przez starego ogiera, noszącego strój najemnika i zakurzone kapelusz. Jakoś te oczy przypominały papi kogoś, jakby już gdzieś widziała je. Mamo? Czemu ten kucyk ma tylko trzy nogi? Jest bohaterem wojennym. Papi, proszę nie przeszkadzaj mu, jest bardzo zmęczony. Tak, zmęczony oddawaniem pierdolonej nogi za pierdoloną wojnę przeciwko jakimś kurwam wrogom, którzy mnie jebią, ponieważ nosa pierdolona biogini stawiła kupę węgla nad życiem kucyku. Hihi, ładny kucyk mówi dziwne słowa. Nie, papi, zapomnij te złe słowa, a ty powinieneś się wstydzić, że używasz takiego języka przed klaczką. Odpierdol się, suko. Chodźmy, papi, chodź ze mną. Ale mamo, chciałam... Ta, różowe szczurze, biegnij za mamą, tu nie ma niczego do oglądania. Papi mrugnęła, odganiając wspomnienia. Kiedy wróciła z jej osobistego świata, stary kucyk ze wściekłością w oczach wciąż tam stał, więc klatka odzajemniła spojrzenie i przechyliła głowę. Cześć, widziałaś moją mamę? Najemnik splunął na ziemię. Jesteś głucha, czy co? Klaczka usiadła na ziemię, spoglądając zdziwioną na jej rozmówcę. A, wybacz, nie słyszałem pytania. Czemu jesteś wściekły? Zrobiłem coś złego? Kucyk parsknął. Zapytałem, czy uważasz się za jakiegoś bohatera? Papi uśmiechnęła się. To było proste. O, jestem kosmicznym kapitanem Andromedą. Z moim kombinezonem i super szybkim rowerem przemierzam kosmos i spotykam mnóstwo nowych przyjaciół. Chcesz pobawić się ze mną? Mam rakietę, spójrz. Klaczka podniosła kopytko, oznajmując. Rakieta! Zabawkowa rakieta wylewitowała przed klaczką. Stara ogieru mi zbryt. Robisz sobie ze mnie jaja? Wiesz, kim jestem? Lepiej wejść w swoje manatki i zwijaj się stąd, ty pieprzona kupo gówna. Papi zakiłotała. Dziwne słowa zawsze były takie zabawne. Hihi, a stary ładny kucyk mówi dziwne słowa. Mogę też zagrać? Jestem dobra w wymyślaniu słów. Jak skutastycznie albo bananofon. Mały tłumek ciekawskich kucyków zaczął się śmiać. Mała klaczka nie tylko nie była pod wrażeniem tego starego rajnika, lecz sama również się z niego śmiała. Prędzej czy później jakaś krew zamierzała się polać. Lastan ponownie położyła kopytko na interkomie. Tu Lastan, mogą być kłopoty przy północnej bramie. Żółty kucyk będzie bił się z najemnikiem.
Wysyłamy parę strażników, czekają instrukcje i wstrzymuj ogień, dopóki nikt nie będzie atakowany. Zrozumiano. W międzyczasie stary kucyk chwycił papi za nogę i podniósł ją, spoglądając w oczy groźnym spojrzeniem. Więc uważasz, że możesz się ze mnie śmiać? Sądzisz, że nie skrzywdzę cię, bo jakiś kurwa kucyk w radiu o tobie gada? Przemyśl to. Hej, puść! Muszę zwalić mamę, nie zrobiła mi się nic, gburze. Puść! Klaczka próbowała się wydostać, ale nie mogła. Jeśli moja mama tu jest, pokażę ci. Pójdź mnie! W jaki sposób jęczenie małego kucyka zepsuło nastrój tłumu, który zaczął się rozglądać zawstydzony. Nawet stary najemnik nie był pewny, co zrobić teraz. Klaczka nie była jakimś uzurpatorem boksera, chodzącym triumfalnie przez bramę albo jakimś rycerzem wylśniącej zbroi, sądzącym, że jest na jakiejś świętej misji. To była tylko... Kurwa, samotny musiał przesadzić z tequilą, by nazwać to stworzenie bohaterką. W międzyczasie, ponieważ wszystko inne zawiodło, papi zaczęła płakać, bo ostatnie kucyki straciły nadzieję na zobaczenie jakiejś akcji i odeszły, zostawiając dwójkę samą. Najemnik odłożył klaczkę, wzdychając. Idź, nie walczę z dziećmi! Dał klaczce szybkiego klapsa w zastawie, by uzmieniać swój autorytet. Klaczka uciekła z płaczem. W jaki sposób wiedział, że był złym kucykiem, że powinien czuć się źle i gdzieś w tym starym najemniku młody ogierek czuł się źle, ale trwało to mniej niż ułamek sekundy. Przypis. Kolejny poziom. 9. Nowy profil. Płaczące zwycięstwo. Możesz wypłakać sobie drogę naprzód w prawie każdej sytuacji. Podczas pewnych spotkań zyskasz dodatkową opcję dialogową, która pozwoli ci uniknąć walki, ale stracisz w ten sposób reputację.